Witajcie. Kurwa, co wy w szkole nie byliście? Ze was tak dużo tutaj na tym czasie? AirTag, będziemy otwierać Apple Watch 8. O, teraz widzicie, bo to jest tak wytłoczone ładnie. Case'a od iPhone'a 14 Pro. No i oczywiście, kurwa, wisienkę na torcie, jaką jest samo urządzenie, pięknie zapakowane. Dobra, czekajcie, robimy to ładnie, trzeba to ładnie zrobić. Tu ci teraz oczy zamykam, wymieniam ci teraz oczy, bam. I bam. Widzisz, kurwa, jak ładnie zrobiłem? Fajnie wymyśliłem, co? Do czego służy AirTag? To AirTag służy do tego, że wsadzam ci to do dupy i wiem, gdzie jesteś w każdej sytuacji. To co? Najpierw, kurwa, kejsik chyba. O kurwa, ale to jest ładne. Ale to jest śliczne. Holy shit. I pachnie. Pachnie Chinami. Nie no, ładnie pachnie. To nie zamsz, tylko alkantara, żeby plecki się nie rysowały. Okej, okay. Dziękuję ci bardzo za tą informację. I co, to się roztwiera? No wam powiem, że unboxing experience jest całkiem dojebany, co jak co. Aha, tu jest watch, a tu jest opaska, tak? I tu nic więcej nie ma, jak coś. Nie ma żadnych naklejek, nic tu nie ma. Ale chujnia. Myślałem, że przynajmniej dadzą mi jakąś naklejkę, kurwa. Git. I co, i teraz to już samo odejdzie? W sensie odjedzie? Za pomocą grawitacji? Jest. Kurwa, ale ładne. I co, tu jest sam watch w takim właśnie specjalnym, nie wiem jak to nazwać. No jest taki, kurwa, materiał fajny w dotyku. Czytać to? Chyba nie, to chyba useless. Kto czyta instrukcję, kurwa? O kurwa. Ale to jest śliczne. Holy shit. Jest to ładne, a z drugiej strony prezentuje się w ten sposób. Holy shit, ale to ma, kurwa, czujników. Ty, a czemu ja mam trzy... A czemu mam dwa paski? Aha, bo to jest medium large, tu jest napisane. Ten jest medium large, a ten jest small medium. Ej, nie no, siedzi wygodnie w chuj. Siedzi wygodnie w chuj na tej ręce, wam powiem. Zanim przejdziemy do najciekawszego, to jeszcze odpakujemy AirTaga, który podobno jest spersonalizowany. Czy on jest spersonalizowany? No, mam taką nadzieję, że jest. AirTag, tu się odchyla. Tu jest to taka folika, żebym ją wyciągnął, żeby się aktywowała bateria. Więc zrobię to. To podobno wyda dźwięk. Uwaga. Dobra, działa. Działa i to jest takie coś. Tutaj jest logo Apple, jakieś tam, kurwa, farmazony i faktycznie z tyłu jest spersonalizowane, że to będzie AirTag do mojego samochodu. No kurwa, zajebiste. Już jestem na posłuchu, widzowie, oficjalnie. Najważniejsze, to na co chyba wszyscy, kurwa, czekali. Łocie, kurwa, kutas. Oh, kurwa, jakie to jest piękne. Oh, damn. Ale to jest śliczne. No co jak co, ale jest, kurwa, śliczne to urządzenie. Nie powiecie mi, że nie. Ale patrzcie, jaka ta wysepka zapara, tam jest gru. O kurwa, przecież to jest prawie centymetr ty. What the fuck? Biorę go, wyciągam. Oh, damn. Czy ten pil w ogóle wyda dźwięk? Wydał. Taki, kurwa, bardzo subtelny, ale wydał. Holy shit. Uruchamiaj, poczekajcie, najważniejsze pytanie. Czy on ma... Tak! Wersja europejska ma slot na kartę SIM. Mamy slot na kartę SIM, dziękuję. Boże, dziękuję, że nie będę musiał biegać do Play'a i nie będę musiał eSIM-a sobie generować, tak jak w Stanach. Tak więc to jest spoko. Leży... O kurwa. Nie no, jest wygodny w ręce, to na pewno, nie? I tak to wygląda z aparatami. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię aparatów. Delikatnie wystają, ale są też zabezpieczone równie wystającą wysepką z tyłu, jakby, nie? Czy jak włączę telefon, to zacznie lecieć muzyka z N-wordami, czy nie? Tak. Holy shit. O kurwa, już tak szybko? Pozostało godzina i jedna minuta. Aha. Ile? Przenoszenie zakończone. No to co, gotowe, spierdalaj z tym Samsungiem już. Dobra, pokaż mi tą animację. Biorę telefon i co, wkładam go i normalnie się robi animacja, bam? Wydało tylko dźwięk, bo takie tum. I gdzie ta, kurwa, animacja? Czuję się odskamowany. Załóż przy zablokowanym ekranie, że case'a mówisz? Dobrze, sprawdzam to, co mówisz, wariacie. Mam nadzieję, że jakoś będzie. Łooo, kurwa! Nie no, war w chuj, nie, widzowie? Warto było go ściągać i zakładać, żeby się jakiś czarny, kurwa, kółko pojawiło na środku. Omega. War w chuj. Teraz testujemy AirTaga. Kładę AirTaga obok urządzenia i to się samo powinno coś zrobić zaraz. Czy to prawda? Tak, kurwa, faktycznie. AirTag, połącz. A to jest takie giga dokładne? Ej, czy to serio jest 40 cm, widzowie? O, teraz mówi, że pół metra. Ty no, w sumie to wygląda na pół metra odtąd dotąd. A teraz jak kliknę dźwięk?
No kurwa, fajny, nie? I co, jeszcze trzeba Watchika skonfigurować, co? I co, to się samo zrobi, czy muszę coś... O kurwa, samo się robi. Ja pierdolę, jakie fajne. Wykrywanie upadku podczas treningów. Myślicie, że warto to z beta testować i wziąć i się wypierdolić na rękę? I zobaczyć, czy wykryje upadek? Tak? To co, myślicie, że też wsadzę telefon do samochodu i specjalnie spowoduję wypadek, żeby zobaczyć, czy opcja detekcji wypadku działa, co? To brzmi kurwa jak zajebisty koncept. Zakończ konfigurowanie. No to Apple Pay ja potem ustawię i pojadę, kurwa, pojadę do McDonalda i jak pan kasjer wyciągnie, kurwa, terminal, to ja specjalnie tak, czeku, tak rękę, żeby widział, że jest 14, kurwa, po wysepce nowej. Mówię tak, widzisz, kurwo? Tak mu, kurwa, pokażę. Jaki to Apple Watch? Serii 8, ponieważ bardzo mi zależało na opcji badania cyklów miesiączkowych. Potrzebowałem tego dodatkowego skanera temperatury ciała. Po co mi air tak w aucie? Już ci tłumaczę, wariacie. Bo pod naszą willą jest po prostu kosmicznie duży garaż i czasami mama, jak przyjeżdża, to parkuje w innym miejscu i muszę po prostu wiedzieć, na którym miejscu stoi ten samochód. Rozumiesz? Czasami jak mama się śpieszy do pracy, a nie wie, gdzie ja zaparkowałem, bo może być tak, że na przykład nie było miejsca parkingowego i zaparkowałem ulicę dalej, to wtedy mama będzie widziała na AirTagu, że samochód jest na ulicy dalej. Bo serio, czasami mamy problemy z parkingiem, więc stwierdziłem, że to mi się po prostu przyda. No i dobra, to już działa. To działa. To teraz mogę zaktualizować telefon. Nieudanych prób podania kodu. No właśnie, chyba go kurwa zapomniałem, widzowie. Kurwa, chyba mi z klikiem, kurwa, zjebałem. A jak to zmienić? Jak to zmienić, kurwa? Ten kod zajebany. Jak go zapomniałem. Ej, a teraz podałem kod i zadziałało. To co, ja go cały czas misklikowałem? Chyba tak, no to wygląda. Jednak wszystko działa, po prostu jestem zjebany. Ile zapłaciłem? No to tak, za zegarek dałem 2600, za telefon dałem 6500, za case'a dałem 300, a za AirTag'a dałem 189. Mam nerki wszystkie? Nie, jedną sprzedałem, żeby kupić ten telefon. To raczej oczywiste. Kup sobie od razu taką tarkę do sera. Nie, to... A, co ty pierdolisz? Się będziemy jebać. Kupuję. I co, weźmiemy do niego na pewno 28 rdzeni, 1,5 TB RAM-u sobie weźmiemy. Weźmiemy dwa procesory Radeon Pro, bo why not? 8 TB SSD. Apple Afterburner, nie wiem co to jest, ale na pewno się przyda. Kółka ze stali nierdzewnej też powinny się przydać raczej. Na pewno przyda się gładzik, przyda się myszka od razu, o, całe combo, tak. Final Cutik też, Logic też się przyda od razu. Super, super. Wychodzi to tylko 308 tysięcy... i 297,98 zł. Strasznie mnie ciekawi, jak ten komputer musi odpalać Fortnite'a. To jest pierwsze pytanie. Jak na tym chodzi Fortnite? Ej, a jak wyłączyć Always on Display? Bo to Always on Display jest strasznie jasne. Jak je kurwa wyłączyć? Jest kurewsko Ej właśnie, pokaż mi w ogóle, jak jasny jest ten ekran, bo oni strasznie zachwalali, że ten ekran potrafi być giga kurwa jasny. O kurwa, ale on jest jasny. W sensie, ja pierdolę. Ej, w porównaniu do tego Samsunga, gdzie on jest? To jest kurwa... Ja pierdolę, on jest jasny! Nie, no niebo, a ziemia, widzowie. W sensie wy tego tak dobrze w kamerze nie zobaczycie. Ej, a czy mogę przez aplikację mBanku dodać od razu do Apple Pay'a? Apple Wallet dodaje kartę mBanku, ale że ja muszę ją wyciągnąć z portfela i dodać? Myślałem, że mogę jakimś takim skrótem aplikacji. Wiem, że na Androidzie tak się dało. Szybki liczek danych. Bam. Karta nieobsługiwana przez Apple Pay. What? Więcej informacji. Aha! Nie, wiecie co się zrobiło, widzowie? Kurwa, źle się kod zczytał, kurwa, z karty. Ja go przepiszę. Ale wiecie chyba dlaczego to się tak pojebało? Bo mi się wydaje, że to do tego, że mam skina po prostu z wielkiej orkiestry i on jest pojebany. I po prostu wydaje mi się, że aparat nie potrafił zczytać, bo jest tak pojebany wzorek. Proszę bardzo, bam. Kurwa, jakie to jest jasne, ja pierdolę. Bam, jest posiadana magiczna wyspa, jest posiadany, kurwa, teges smeges i powiedzmy, biorę se zegar, palam se minutnik 15 minut, bam. I se nim rzucam i to se wchodzi do tej magicznej wysepki. Trzymajcie się.